you do. My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Cześć, witam Was w poniedziałek, rozpoczynamy kolejnego vloga. Wczoraj coś tam dla Was nagrywałam, bo pojechaliśmy się przejechać nad wodę, pospacerować, natomiast dzisiaj będziemy się przeprowadzać. Jak możecie zauważyć, za mną nie ma już komody, bo jest już zniesiona. Tutaj jeszcze trochę takich pudeł mam, które muszę tam gdzieś poukładać, rozmieścić, natomiast większość rzeczy już jest tam, gdzie ma być. Więc no, zostaje nam dzisiaj po prostu się przeprowadzić. Ale zanim to nastąpi, to trzeba iść do pracy. Jeszcze z samego rana byłam pozałatwiać parę rzeczy, no a teraz już wróciłam i zaraz się zbieram. Będę też dzisiaj robić tort dla Kuby, bo jutro ma urodziny. No ale stwierdziłam, że nie zrobię tej samej masy na bazie śmietanki i kremówki, bo jest za gorąco i w trakcie miksowania albo ona się w ogóle nie ubija, albo mi się ścina, czy... No, chyba tak to się mówi. No, nie mam do tego nerwów, także zrobię po prostu tiramisu na bazie samych serków mascarpone i żółtek. Życzę Wam cudownego, miłego, słonecznego dnia. No i witam Was już z nowego miejsca. Właśnie będę prześcierać kołdrę. Także coś się dzieje. Tylko tak z jednej strony przekładam na drugą stronę, więc jak tutaj zrobi się czysto, tam zrobi się burdel. Także... Dzisiaj ciężka noc przede mną, wszystkiego układanie, porządkowanie, no ale niestety tak to wygląda. Trzeba to dzisiaj zrobić, musi być to dzisiaj zrobione, więc no nie ma innej opcji, a już tutaj dzisiaj nocujemy. No na razie to tak. A, tu jest jeszcze ten futrzak, ale on będzie szedł raczej na narożnik. No, ale myślę, że wygląda pięknie. Jeszcze narzuta by się sprzedała, żeby był jeden kolor, bo za dużo tutaj tych wzorków, ale dojdziemy do tego. I tak tutaj też położyłam sobie ten dywan, ale nie wiem, czy to tak tutaj pasuje. Może bardziej w okresie zimowym. Nasza monstera wypuszcza nowe liście. Ja się bardzo cieszę, że ona rośnie, że jej się to podoba, ale mogłaby troszkę zwolnić, bo boję się, że jak zacznie rozrastać, to nam się przestanie tutaj mieścić. Więc błagam, nie usychaj, ale rośnij wolniej. Pierwsi goście na chacie, komórkowce. Dusze towarzystwa. Najlepsze Summersby, gruszkowe. Jak macie okazję gdzieś za granicą kupić i spróbować, to polecam. Mi właśnie mama na Węgrzech kupiła i co tam właśnie jesteśmy, to kupujemy, bo jest mega pyszne. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to do. Cześć, witam Was we wtorek, ja już jestem ogarnięta, pierwsza noc za nami. W ogóle tak dobrałam sobie do głowy, bo przyjaciółka mi powiedziała, żebym pamiętała sen, który mi się przyśnił, bo wtedy to się spełni, że jako pierwsza noc w nowym miejscu i tak strasznie chciałam go pamiętać, że się przebudziłam w nocy i próbowałam sobie przypomnieć, co mi się śniło. No niestety nie przypomniałam sobie, a jak się obudziłam rano, to też już nie pamiętałam. Mam nadzieję, że jeszcze w ciągu dnia mi się przypomni, bo no, chciałabym wiedzieć, Kubie się za to śniło.
że kupiłam mu na urodziny buty z Nike, ale to były takie buty, których nie miał nikt. Po prostu, że wyczarowałam je nie wiadomo skąd, więc może następne urodziny, bo w te urodziny kupiłam mu co innego. Jeszcze dzisiaj przyjdzie mi prezent dla mojej przyjaciółki, bo zamówiłam bransoletkę z Lilu. Ja je osobiście bardzo lubię, bardzo polecam, tylko że z podwójnymi kokardkami, bo ta z pojedynczą to taka troszkę... Oj, ktoś napisał. Taka troszkę... lelawa, że tak powiem, szybciej się rozciąga. One ogólnie troszkę się rozciągają, ale jeżeli chodzi tutaj o tą przywieszkę, no to jest to srebro, możecie sobie wybrać złoto, możecie sobie wybrać srebro, czy pozłacane. Nie zagłębiałam się tak aż, wiecie, w ten temat, ponieważ ja zawsze dostawałam srebro, także też postanowiłam kupić mojej przyjaciółce srebro. No i jeszcze dokupiłam jej perfumy Tommy'ego Hilfigera. Tak mi się spodobał zapach i stwierdziłam, że jej to już się na pewno spodoba, bo mamy podobne chyba nuty zapachowe, tak mi się wydaje. Dobra, chodźmy, zabieram Was ze sobą. W ogóle nie powiedziałam, że dzisiaj mam dzień wolny, dlatego że Kuba robi urodziny i niestety on nie mógł wziąć wolnego. Ja mam troszkę łatwiejszą sytuację, jeżeli chodzi o właśnie wygospodarowanie sobie tego czasu, także wszystko jest dzisiaj na mojej głowie, muszę wszystko przygotować, wysprzątać, ale no problem. I pokażę Wam teraz, co kupiłam zarówno mojej przyjaciółce, jak i Kubie. Ale jest tutaj lekkie echo, dlatego że no, jest prawie puste pomieszczenie, a docelowo będzie tutaj mój pokój do nagrywania. Przynajmniej połowa tego pokoju będzie do nagrywania, więc muszę czymś go wypełnić, żeby to echo zniknęło. Natomiast na razie Wam pokażę te prezenty. Tutaj mam już papier przygotowany. Klucze. Papier przygotowany, bo będę je obklejać. Tutaj właśnie mam te perfumy Tommy'ego Hilfigera, naprawdę są bardzo, bardzo ładne. I je kupiłam mojej przyjaciółce, to jest 100 ml, do tego właśnie będzie bransoletka z Lilu. Dobra, i teraz dla Kuby szarpnęłam się na taki zegarek. Naprawdę jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo ładny. Zresztą on chciał coś podobnego, on nie wie co dostanie, także będzie miał niespodziankę, ale... Z tego, co sam mówił, to bardzo chciał zegarek sportowy, bo już taki elegancki na bransolecie ma. No i tak wygląda ten zegarek. Moim zdaniem jest naprawdę bardzo ładny. Ja ogólnie do takich sportowych zegarków zawsze byłam nastawiona negatywnie, ale no, zobaczymy, jak będzie wyglądał na ręce. No i tak ładnie jest zapakowany w taką puszeczkę. O nie, coś tu jeszcze... Nie, tutaj już nic nie było. Tu mamy portfel z House'a. Szukałam długo portfela, bo on chciał taki, wydaje mi się, że taki chciał, żeby właśnie było tutaj dużo miejsca na jakieś karty, pierdółki. Mam nadzieję, że dobrze go zrozumiałam, jak coś tam do mnie mówił. Też nie wie, że dostanie portfel. W ogóle nie wie, że cokolwiek dostanie. Nie może się domyśleć. No i płyta taką na Fida, ale jednak nie będę Wam mówiła cen, bo nie chcę, żeby Kuba wiedział, więc i tak zaraz będę to wszystko obcinać. A jeżeli Was interesuje ten zegarek, no to musicie sobie poszukać na stronie. Robocja jest każdym kolejnym. Więc taki prezent się dostanie. No i jeszcze torcik nie zrobiłam, wczoraj coś nagrywałam tam, ale pokażę Wam zaraz, jak on wygląda. I tak wygląda torcik. Jest to tort o smaku tiramisu. Jestem właśnie w trakcie pakowania prezentów. Tu już dla mojej przyjaciółki zapakowałam perfumy. No i teraz biorę się za prezenty dla Kuby. Kto to przyszedł do Pani? Kto to przyszedł? I pokażę Wam, co kupiłam. Byłam na szybkich zakupach spożywczych w Biedronce, ale zahaczyłam jeszcze o Rossmann, bo parę rzeczy potrzebowałam. No i takie farby do włosów. Ja najpierw rozjaśniam sobie odrosty rozjaśniaczem, później myję, suszę i nakładam na całe włosy taki właśnie oto kolor. Nie zawsze wychodzi właśnie taki. Chciałabym, żeby był identyczny, ale no niestety. Dyziu przyszedł. Dyzio, czego szukasz? Dezodorant Sfa. On był w Big Lossy i tak go polubiłam, że to już jest moje trzecie opakowanie. Nie sądziłam, że taki dezodorant
od firmy FA, gdzie jakoś tak mi się kojarzyła no, bardzo słabo. Będzie tak super się trzymał, także no, ja jestem mega, mega zadowolona i mogę Wam go polecić. To jest już moje trzecie opakowanie, tak jak mówiłam i teraz na razie będę używać cały czas tego i ten zapach też arbuzowy mi przypadł do gustu. Suchy szampon, czyli coś, co nie może zabraknąć w kosmetyczce, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, bo różne sytuacje są, zwłaszcza w lecie. Możemy się obudzić niestety, może nie z tłustą głową, ale już tak nie wyglądającą świeżo, wtedy szybko spryskujemy i mamy problem z głowy, więc no, suchy szampon musi być, a że się skończył, no to wiadomo. Bloker, trochę późno go kupuję, bo powinnam to zrobić na początku wakacji, a teraz się obudziłam, ale no niestety czasem tak bywa, więc teraz robię kurację. Mam dwa wesela w ten weekend, w kolejny weekend, więc no ochrona musi być. Także jak nie znacie tego produktu, to stosuje się to przez 4 dni bodajże na, wiecie, nie taką świeżo ogoloną skórę, bo wtedy piecze, no tylko tak na drugi dzień albo nie wiem, no ogólnie no nie może być taka świeżo ogolona i zaraz to aplikujecie, bo właśnie będzie podrażnienie i później przez 4 dni i następnie no nie powinniście się pocić, w sensie pocicie się, ale nie widać tego na ubraniach, o może tak. No i po czasie ponawiacie całą kurację. Z takich rzeczy potrzebnych na już, no to wzięłam tusz z Miss Sporty, uwielbiam go, pięknie wydłuża rzęsy za małe pieniądze, także nie ma co kombinować. Skończył mi się po kilku latach już bronzer z Makeup Revolution, więc to opakowanie już dawno mnie kusiło, strasznie mi się podoba. Wzięłam odcień najjaśniejszy, tak mi się wydaje. Myślę, że odcień jest bardzo, bardzo spoko, taki neutralny, więc można będzie go stopniować. Jeżeli chcemy mocniejszy efekt, no to dajemy go więcej. Jeżeli taki efekt bardzo naturalny, to dajemy go po prostu tylko delikatnie, jakby takie muśnięcie. Udało się, przyszła bransoletka dla mojej przyjaciółki, więc dzisiaj również ona dostanie prezent. I mamy tu opakowanie, woreczek, już Wam pokażę jak ona wygląda. Aha, tu jest jeszcze certyfikat, że jest to srebro. Mamy tutaj datę jej urodzin, from E, czyli ode mnie. I z drugiej strony best friend. Jest to najmniejszy rozmiar, a widzę, że ten sam problem będzie co ja mam, że też mam właśnie za dużą, no ale... Portfel. Nie no, za... co? Portfel. A mama dzisiaj do mnie mówi właśnie... Mówię mu, żeby wymienił sobie ten portfel, bo ma taki poniszczony. A ja mam dwa. A to jest takie jak chciałeś no, chyba. No. Wedle życzeń. To właśnie. To nie, co to jest? Nie wiem. To jest właśnie coś, no, co już masz. Tylko jak zobaczysz, to się kapniesz. A bokserki. No. Tak ona fide. Zegarunio? I co, podoba Ci się prezent? Bardzo. No, gorzej by było, jakbyś powiedział, że nie, to mi się chyba załamała. Pogoda nie rozpieszcza niestety, bo jest cały czas zachmurzone i pada, nie pada, ale jeżeli będzie tylko tak, wiecie, mrzawić delikatnie, no to spoko. Parasole na ogrodzie są, więc myślę, że nam się nic nie stanie, byleby nie było takiej wielkiej ulewy. No i mamy już środę, impreza się udała. Wprawdzie na ogrodzie posiedzieliśmy tylko 2 godzinki, bo no, przyszła spora ulewa i musieliśmy zwijać manele do domu, no, ale i tak było przyjemnie. Właśnie byłam we Freshu i ku mojemu zdziwieniu pojawiły się kawy ze Starbucksa takie, cappuccino. Wzięłam na spróbowanie, jestem bardzo ciekawa jak to będzie smakować, czy to dobre, ale wydaje mi się, że powinno być dobre. Dopóki jest zimne, to może i sobie spróbuję i od razu Wam powiem, czy warte swoich pieniędzy, czy nie, bo no trochę drogo jak na taką kawę z lodówki. Dobra, próbujemy. Dobra. Chcesz spróbować? No to musisz tu przyjść. Co? Dobra. No to by to dzisiaj nie wejdzie taka kawa. Ale to jest bardzo smaczne. Niemniej jednak chyba w ogóle nie różni się od tego cappuccino takiego z Biedronki, wiecie, gotowego w lodówkach. Więc nie jest warte swoich pieniędzy. Może nawet nie będę mówiła, ile to kosztowało. Kupcie sobie lepiej kawę w Biedronce. W ogóle to też wrzuciłam już dla Was vloga. W sensie jeszcze nie opublikowałam, bo sprawdzam, czy wszystko się dobrze przesłało. No ale jest już na kanale, więc wieczorkiem go opublikuję. Wprawdzie jest tygodniowe opóźnienie, bo to jest vlog z początku sierpnia.
więc no, ten postaram się szybciej zmontować i wrzucić Wam na kanał, no może tak za 2 dni, bo niestety jakoś mi tak opornie poszło to montowanie, ale zaraz zabiorę się właśnie za tego vloga, żeby już trochę pomontować i myślę, że właśnie szybciej się z tym powinnam wyrobić. Ja się będę już z Wami żegnać, ponieważ praktycznie skończyłam już montować tego vloga. Po prostu przy montażu zauważyłam, że się jeszcze nie pożegnałam, także żeby nie zakończyć tego vloga, tak wiecie, w jakimś tam przypadkowym momencie, no to żegnam się z Wami, dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!